Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was dziś znów przy zachodzącym słońcu i pozdrawiam Was serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Dzisiaj chcę Wam mówić o drugim ślubie zakonnym, o czystości. Zakonnicy ślubują czystość. Oczywiście też bezrzędność, tak jak kapłani. I wydaje nam się, że ten ślub dotyczy tylko zakonników, ale jest on bardzo dobrze przystającym ślubem do rzeczywistości też małżeńskiej. Najpierw skąd ten ślub bezżeństwa i czystości? Otóż był on znany jeszcze przed Chrystusem, kiedy niektórzy ludzie porzucali swoje zajęcia, swoje plany, a szli służyć Panu Bogu. Ale od Jezusa Chrystusa ten ślub, on się bardzo mocno rozpowszechnił, ślub dziewictwa. I sam Jezus Chrystus przede wszystkim narodził się z czystej matki Maryi. Wychował się u boku świętego Józefa, też czystego. I sam był czysty. Wiele Jezusowi zarzucano, że jest grzesznikami, pijakami. Zarzucano mu, że różne rzeczy robi czy mówi, ale nigdy mu nie zarzucono, że jest rozpustnikiem, że w tej materii coś ma jakieś nadużycia. Jezus Chrystus był człowiekiem młodym i szedł przez życie, pokazując nam wzór czystości dla Pana Boga. Pan Bóg dał swojego Syna, aby był czysty dla Kościoła. I małżonką Jezusa Chrystusa, którą poślubił na krzyżu, my jesteśmy. Kościół jest tą dziewicą, którą Jezus Chrystus zaślubił. Ślub czystości, chociaż nie wiemy, jak Maryja go składała i jak to wszystko wyglądało przed Panem Bogiem, ale Maryja, nazywamy ją dziewicą przed ślubem i po narodzeniu Chrystusa, była dziewicą. Tak samo święty Józef, przypisujemy mu czystość i trudno czasami uwierzyć ludziom w to, że mężczyzna, który mieszkał z Matką Bożą, mógł właśnie wytrwać w czystości. Otóż widzicie, w ogóle siłą czystości, bezżeństwa jest tak samo miłość, jak miłość, która jakby zbliża do siebie małżonków. Też przez miłość okazują sobie czułość. Natomiast jest też miłość, tak jak Jezus mówił o bezżeństwie. Mówi, że są tacy ludzie, którzy już z urodzenia są tacy, że nie są niezdolni do małżeństwa. Są też ludzie, których ludzie takimi uczynili, czyli okaleczyli ich na przykład, że są niezdolni do małżeństwa, ale są też tacy, którzy dla Królestwa Bożego zostali bezżenni. I ten ślub pozwala w pełni oddać się Panu Bogu. A jak on się ma do naszego małżeństwa? Otóż widzicie, kiedy młodzi ślubują sobie w kościele, to mówią, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wierność i uczciwość małżeńską. Czyli nie zdradzę Cię. Jestem cały dla Ciebie. Ślubuję Ci, że wyłączność w tych relacjach małżeńskich. Tylko Ty będziesz moim jedynym. I to jest bardzo ważne, żeby teraz podkreślać, że ten ślub obowiązuje też przed ślubem, przed zawarciem małżeństwa. Już o tym troszeczkę wspominałem, ale jeszcze raz podkreślę.
prawo do współżycia uzyskują małżonkowie, którzy ślubowali sobie przed Bogiem miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ślub zawierają sami. To jest jedyny sakrament, którego nie udziela trzecia osoba, kapłan, ale jest to ślub, który sobie składają nawzajem małżonkowie. I często można powiedzieć, no dlaczego nie można współżyć przed ślubem? Ano dlatego, że w tym czasie narzeczeństwa my dotrzymujemy czystości Jezusowi Chrystusowi. Trwamy w przykazaniu. Jeszcze raz powtórzę, kobieta, dziewczyna czy mężczyzna, który nie spotyka zrozumienia ze strony swojego narzeczonego czy narzeczonej, powinien mu powiedzieć tak: słuchaj, ja chcę być Tobie wierna po ślubie, tak jak teraz jestem wierna Chrystusowi. Chcę być całkowicie Twoja, tak jak teraz jestem cała oddana Panu Jezusowi. I wtedy, kiedy ludzie zaryzykują właśnie tą miłość małżeńską przeżyć w czystości, wtedy są przepiękne owoce, wspaniałe owoce. I chociaż to nie jest gwarancją, bo i czasami ci, którzy dochowali wierności małżeńskiej, też może się im w życiu nie ułożyć, jakoś coś mogą być problemy, ale to prawdopodobieństwo jest o wiele, wiele większe, że wytrwają, że będą sobie wierni w małżeństwie. I o tę czystość trzeba bardzo, bardzo dbać, bo to jest czystość w ogóle, to nie polega tylko na tym, żeby nie współżyć. Jezus, kiedy mówił o przykazaniach, to mówił, napisane jest: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto by pożądliwie patrzył na kobietę, już się w sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Czyli ktoś, kto w sercu ma pożądliwość, już cudzołoży. Opowiem wam teraz taką historię, już kiedyś ją opowiadałem. Otóż dwóch mnichów szło sobie, wędrowało przez jakieś okolice i doszli do rzeki, na której nie było mostu, gdzie ludzie przeprawiali się wbród i spotkali tam na brzegu kobietę, która nie mogła tam przejść, bo rwący potok uniemożliwiał słabej kobiecie przejście na drugą stronę. I wtedy mnich, ten jeden był młodszy, drugi starszy, ten starszy, nie zastanawiając się długo, wziął kobietę na plecy i przeniósł ją na drugą stronę i tam ją zostawił, poszli dalej. I młodszy tak się zastanawia, no przecież jak on tak mógł zrobić, przecież ja go tak bardzo cenię, ale przecież w naszej regule nie pozwala się nawet rozmawiać z kobietami, a on wziął tę kobietę i przeniósł i tak idzie i tak rozmyśla, jak to się mogło stać, no dlaczego? I w końcu na trzeci dzień już nie wytrzymał i mówi tak: ojcze drogi, jak to możliwe, że my przecież ty złamałeś nasze śluby, my nie możemy przecież kobiety nawet rozmawiać z nią, a co dopiero dotykać, a ty ją wziąłeś na plecy. A ten starszy mnich mówi: no widzisz bracie, ja ją wziąłem, bo tak wymagała chwila, trzeba było jej pomóc. Przeniosłem ją, zostawiłem i tam ona została, a ty niesiesz ją w sercu już trzeci dzień. Tak, nieczystość może nie być na zewnątrz okazana, ale może ona cały czas być w sercu. I ta nieczystość, ona bardzo niszczy małżeństwa. Jeżeli ktoś w swoim życiu dopuszcza się oglądania pornografii, kiedy kobieta czyta romanse typu harlekiny, jak to dawniej było, czy takie, wiecie, nowele albo jakieś takie romanse, kiedy wyobraża sobie tego męża jako, tak jak właśnie są przedstawieni bohaterowie z tych romansów czy harlekinów, to ona wtedy w swoim sercu jakby odchodzi od swego męża, bo nie przyjmuje go takim, jakim jest, tylko chce go mieć zupełnie innym. Wtedy się rodzi rozczarowanie, tak samo jak mężczyzna, który ogląda rzeczy niedozwolone. I jeszcze na jedno chciałem wam od razu zwrócić uwagę. To, co szkodzi
małemu człowiekowi, na przykład jakaś trucizna, też szkodzi i dorosłemu, tylko może w mniejszym stopniu. W przypadku nieczystości, pornografii, tak samo szkodzi ona małemu dziecku, młodzieńcowi, jak i starcowi, starszemu człowiekowi. Bo to niszczy serce i dlatego nie ma filmów od lat 18. Po prostu są filmy, których żaden chrześcijanin nie powinien oglądać. Jeżeli one mają plakietkę od 18 lat, to już na pewno ich nie można oglądać. Nie mówiąc już o tym, że w tej chwili do obiegu są dopuszczane filmy, które nie powinny, które nie mają nawet tej bariery 18 lat czy 16 lat, a już są niemoralne, rozbudzają zmysłowość, pożądliwość. Nie mówiąc już o tym, że w niektórych filmach są ukryte treści, które pobudzają bodźce podprogowe, które są rzeczy, których po prostu może odkrycie nie widać, ale one mimo wszystko są szkodliwe, bo mają ukrytą pożądliwość. Kończy nam się już czas i jutro jeszcze będziemy mówić o tej czystości, szczególnie w odniesieniu do dzieci, do młodzieży. A Was zachęcam do tego, abyśmy się wzorowali na świętym Józefie, Najświętszej Marii Pannie, którzy przeżyli swoje życie w pięknej harmonii, miłości, w czystości. I oni są dla nas też umocnieniem na drogę. Módlmy się do nich, aby Pan dał nam siłę przez ich wstawiennictwo wytrwać w łasce stanu. Ja jako kapłan, abym dotrzymał wierności swoim ślubom celibatu. Wy, jeżeli żyjecie w małżeństwie, abyście wytrwali w wierności małżeńskiej, w czystości małżeńskiej. Ci, którzy nie zawarli małżeństwa, niech trwają też w czystości. Niech składają Panu Bogu ofiarę ze swoich zmagań związanych z tą materią. A Pan Bóg kiedyś wszystkim odda. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.